Dzień dobry. Jarosław Muczek, BSF Polska. Odpowiadam za komunikację BSF w Polsce. W związku z tym chciałbym powiedzieć parę słów, pokazać slajdów związanych z dziesięcioleciem uczestnictwa BSF Polska w programie Odpowiedzialność i Troska. Programie, w którym przez te 10 lat udało nam się naprawdę wiele ciekawych inicjatyw podjąć, o wielu mówić na różnych forach, przede wszystkim wspólnie z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, ale wiele z tych projektów, które rozpoczęły się, można powiedzieć, niewinnie, wiele z nich zaowocowało długofalowymi projektami, długofalową współpracą z niektórymi z organizacji, z instytucji i o tym warto przy tej okazji coś więcej powiedzieć. Zacząłbym na pewno od tego, że ten program to nie tylko to przede wszystkim edukacja, może tak. Edukacja, czyli filar naszego zaangażowania, jeśli chodzi o strategię CSR, to jest edukacją. Na edukacji tak naprawdę poświęcamy najwięcej czasu, na projekty edukacyjne, na edukowanie, na pokazywanie tych dobrych praktyk. Na tym się skupiamy już od ładnych paru lat. No i właśnie te 10 lat naszych projektów edukacyjnych to także 10 lat programu Odpowiedzialność i Troska. Od czego zacząć? Myślę, że od takiego najbardziej, można powiedzieć, widocznego, jeśli chodzi o wyniki programu Drzewko za butelkę. W ramach tego programu już od 5 lat dosyć intensywnie działamy w naszym nowym zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej. No i tam w tym zakładzie Drzewko za butelkę to chociażby w 2019 roku ponad 6 ton zebranego elektrosprzętu, 700 kg odpadów papierowych, kartonowych i aż 50 kg plastiku. W tym roku, covidowym, ciężkim roku, 3 tony elektrośmieci, 230 kg makulatury, a także kilkaset plastikowych butelek przyniesionych przez naszych pracowników w ramach tej akcji Drzewko za butelkę, ale nie tylko naszych pracowników. Konkursy w ramach tego programu Odpowiedzialność i Troska to złap zająca, może nazwa śmieszna, ale dosłownie chodzi o uchwycenie zająca, uchwycenie jakiegoś fajnego ujęcia przyrodniczego, które to ujęcia potem biorą udział w wewnętrznym konkursie organizowanym, jak już powiedziałem, od praktycznie równolegle z naszą działalnością, z naszą aktywnością w programie Odpowiedzialność i Troska. W ciągu tych 10 lat ponad 700 zdjęć ocenionych, dużo ciekawych nagród, wiele naprawdę pięknych fotografii, które zresztą w siedzibie BAS Polska, ale także w filiach, w lokalizacjach BAS są umiejscowione. Także to są te wszystkie proekologiczne działania, które w ramach Odpowiedzialności i Troska i w ramach tej akcji Złap Zająca promujemy. Ekologiczna Akademia Umiejętności to jest następna rzecz, to jest projekt, który oparliśmy o nasze lokalizacje, o nasze zakłady produkcyjne w Myślenicach, w Śremie, zakłady ówczesnego działu chemii budowlanej i tam spotykaliśmy się z uczniami szkół ponadpodstawowych, szkół gimnazjalnych i opowiadaliśmy właśnie o inicjatywach ekologicznych, o zrównoważonym rozwoju, o różnych projektach, którymi też szkoły mogłyby się zajmować, szkoły, licea, gimnazja. No i też wspieraliśmy te projekty wydatnie finansowo, ale także organizacyjne. Co ważne, co roku praktycznie Polska Izba Przemysłu Chemicznego organizuje różnego rodzaju konferencje w ramach różnych programów wewnątrz PIPC-u i tak naprawdę na tych konferencjach też byliśmy aktywni, wtedy już nie na poziomie takim edukacyjnym, ale bardziej best practice, czyli te najlepsze praktyki, najlepsze działania, które możemy się pochwalić jako firma o zasięgu globalnym tutaj w Polsce w czasie jakichś właśnie konferencji, spotkań czy seminariów. Były to między innymi spotkania z ekspertem w ramach akcji Dbam o Środowisko, konkursy kwartalne w ramach tego Responsible Care, także naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy udawało nam się w ramach tego programu prowadzić. A co jeszcze? Powiedziałem, że Odpowiedzialność i Troska dały nam zapał do większej aktywności właśnie na polu programów ekologicznych, takich edukacyjnych. No i w ramach tego między innymi, ja nie będę wymieniał wszystkiego, czas jest ograniczony, świat online'u, jak to się mówi, minuty kosztują, ale to są takie projekty jak Agroambasadorzy. Chyba jeden z najszerzej zakrojonych projektów edukacyjnych,
który zwrócony jest do studentów, do uczelni o profilu rolniczym i tam pokazujemy innowacyjne rozwiązania rolnicze, projekty zrównoważonego rozwoju, a także zrównoważone produkty, nie tylko poprzez edukację taką uczelnianą, wykładową, ale także poprzez praktyki, poprzez praktyczne warsztaty na polach, na tak zwanych centrach kompetencji BSF w całej Polsce. Co jeszcze? Centrum Nauki Kopernik to jest dziesięcioletnie, także to się zbiega 10 lat współpracy i patronatu. Jesteśmy mecenasem strategicznym Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik już właśnie od 10 lat i nasze działania właśnie dla tych najmłodszych też tam są dosyć mocno widoczne. Działania wewnętrzne, Global Safety Days, a także te lokalne Safety Days, czyli Dni Bezpieczeństwa, program Świeć Przykładem, czy Bezpieczna Jazda, to nie tylko jazda samochodem w ramach oczywiście reguł ruchu drogowego, ale także trochę ekologii, trochę tego, jak jeździć, żeby powiedzmy spalać mniej paliwa i to też, tego też uczymy naszych pracowników. Ostatnia inicjatywa ciekawa, bezpośrednio wpływająca na środowisko, to są kubki EcoVio, biodegradowalne kubki. Prawie 500 000 kubków w 2019 roku zostało rozdanych pracownikom w zakładzie w Środzie Śląskiej, zastąpiły one opakowania szklane i co się dzieje z tymi kubkami? Lądują do biokompostownika, a później skompostowane, już zamienione w kompost, trafiają na glebę w okolicznych łąkach lub trawnikach. Łąkach to także łąkach pszczelich, tak zwanych, które wysiewamy zgodnie ze sztuką rolniczą, żeby owady zapylające mogły chociażby przy zakładzie produkcyjnym także znaleźć jakieś pożywienie. Co jeszcze? No to partnerzy. Poza oczywiście programem Responsible Care mamy także partnerów takich jak UNGC czy United Nations Global Compact albo UNEP. To są dwie takie organizacje, z którymi bardzo dużo projektów ekologicznych mamy. No i nie można nie zapomnieć o kampanii 17 celów, której przyłączyliśmy w 2020 roku i w ramach której też działania ekologiczne, edukacja, prelekcje, a także właśnie pokazywanie tych najlepszych praktyk, które w BSF-ie jest naprawdę wiele. Mógłbym tak godzinami, mam nadzieję, że ta krótka prezentacja, te slajdy, a także mój komentarz posłużą do tego, żeby ewentualnie zadać jakieś następne pytania. Służymy odpowiedziami i mamy nadzieję na kolejne 10 lat w programie Odpowiedzialność i Troska, a także w innych ciekawych programach ekologicznych organizowanych przez polskie instytucje, takie jak na przykład Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Dziękuję bardzo i zapraszam do współpracy i do zadawania pytań.